Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dzisiaj moim i Państwa gościem Mateusz Gibała, twórca profilu Polityka po nordycku. Witam Cię serdecznie, Mateuszu. Witam serdecznie. Dziś chcielibyśmy z Tobą porozmawiać na temat genezy konfliktu na linii Ankara-Sztokholm. Kiedy możemy spodziewać się Szwecji w strukturach NATO i jaka jest geneza tego konfliktu? Jeszcze za czasów premier Magdaleny Andersson w 2018 roku chociażby były już starcia na linii Szwecja-Turcja z powodu właśnie palenia Koranu. Teraz to ewoluowało. Wiadomo, Turcja ma teraz dobry temat przedwyborczy, może Szwecję tym, mówiąc kolokwialnie, maltretować. I widzimy tego efekty w tym momencie. Spalenie Koranu, wywieszenie lalki z wizerunkiem Erdogana. To są rzeczy, które dodatkowo oburzają Turcję. I w tym momencie mamy naprawdę napiętą sytuację w relacjach szwedzko-tureckich. W ostatnich dniach mówi się, że mogą one ulec poprawie z powodu ostatniej katastrofy w Turcji i trzęsienia ziemi. Jednak ja nie byłbym takim optymistą, bo widać w działaniach Szwecji, że nie są to działania, które są ukierunkowane tylko po to, żeby poprawić relacje z Turcją, a bardziej po prostu oddolne, humanitarne, nie mające żadnego wydźwięku, żeby za wszelką cenę tą kwestię NATO ruszyć i polepszyć na swoją korzyść. Generalnie, jeśli patrzymy teraz na przekaz Ankary, no to jest on jest on w styczniu bardzo zaostrzony. Widzieliśmy, czy to w wywiadach przeprowadzonych przez ministra spraw zagranicznych Turcji, czy to prezydenta, bardzo ostry ton i krytykowanie działań szwedzkich. Widzimy też frustrację Finlandii, no jednak to Finlandia dostaje tak zwanym obuchem przez działania Szwecji. W ostatnim wywiadzie chociażby minister spraw zagranicznych Haavisto powiedział, że jest sfrustrowany tym, co się dzieje, bo jednak Finlandia większość założeń z memorandum zrealizowała, ale przez to, co się dzieje w Szwecji i cały czas się powtarza, Finlandia ma zastopowany ten kurs do NATO. Dzisiaj chociażby Szwecja już widać, że poprawiła swoją retorykę i działania, bo mamy informację, że szwedzka policja zablokowała kolejny protest i demonstrację i palenie Koranu, więc może to służyć poprawieniu sytuacji, jednakże samo członkostwo Szwecji w NATO to jak dla mnie bardziej końcówka 2023 roku. Nie liczyłbym na to, co często jest mówione, że przed szczytem w Wilnie może coś się poprawi. Nie liczyłbym też na to, że po samych wyborach w Turcji nastąpi poprawienie sytuacji i nagle, jeśli wygra Erdogan, to zmieni retorykę. Jeśli nawet nie wygra, to też nie sądzę, żeby przyszły rząd turecki zmienił retorykę wobec Szwecji, ponieważ jest im to na rękę w tym momencie. Społeczeństwo tureckie także widzi, że ten interes, który Erdogan próbuje chronić, jest im na rękę. Widzą, że Erdogan pokazuje, że dba o ten interes i dba o Turcję na arenie międzynarodowej. Mateusz, ale ten konflikt nie wybuchł tak naprawdę na podstawie tych wydarzeń związanych ze spaleniem Koranem, bo cały czas przewija się kwestia kurdyjska. O co w tym konflikcie? Czym są Kurdowie? Dlaczego oni tak duży stanowią problem w relacjach szwedzko-tureckich? Oczywiście Kurdowie także są tym zarzewiem konfliktu. Tutaj mamy taką sytuację, że Szwecja jak najbardziej popiera Kurdów, którzy są w Szwecji, a Turcja, dla Turcji jest to organizacja terrorystyczna i to jest to główne zarzewie, że organizacja, która jest uważana za terrorystyczną w Turcji, może działać w Szwecji i tutaj właśnie to organizacje kurdyjskie są tymi organizatorami tych protestów, które
teraz są widoczne. Rząd szwedzki ostatnio zaczął działać w tej kwestii. Mamy tutaj gwarancję, że będą zmiany w prawie i takie organizacje właśnie powiązane z Kurdami będą, nie będą mogły działać na terenie Szwecji. Tutaj to jest bardzo dobry krok w stronę Turcji, ponieważ to też był ten jeden z zapisów memorandum i Turcja bardzo o to nalegała. Też mamy przecież te kwestie ekstradycji. Tutaj 130 nazwisk ostatnio bodajże było. Większość to właśnie osoby powiązane z organizacjami kurdyjskimi. I tutaj już jest trochę inna sytuacja. Tutaj szwedzki rząd nie do końca jest przychylny żądaniom Turcji. Powołuje się chociażby na wyroki Sądu Najwyższego, który uważa, że większość z tych osób, które są uważane za terrorystów i Turcja chce ekstradycji, nie mogą podlegać ekstradycji i zostać wywiezione do Turcji, ponieważ w świetle prawa szwedzkiego nie popełniły przestępstwa, które byłoby czynem, który mógłby być podlegający byciu w organizacji terrorystycznej, czy organizowaniu jakichś zamachów terrorystycznych i innych rzeczy, które są jednak nielegalne w Szwecji. Mateusz, a chciałbym cię jeszcze zapytać, czy Szwecja w twojej przynajmniej ocenie nie dostaje tak trochę przysłowiowym obuchem w relacjach też turecko-amerykańskich, no bo często w wielu artykułach, nawet w szwedzkiej prasie się przejawia, że stała się taką kartą przetargową związaną z dostawą amerykańskiego sprzętu do Turcji. Oczywiście, że tak. Dostała obuchem. Tutaj mamy tą kwestię F-16, o ile dobrze pamiętam, czy ogólnie samolotów i dostawy między USA a Turcją. Ale też pamiętajmy, że nie tylko jest źle traktowana, znaczy inaczej, nie tylko Szwecja dostaje obuchem w relacjach USA-Turcja i ich interesach, ale także przez ostatnie wydarzenia dostała obuchem w krajach muzułmańskich, bo kraje muzułmańskie apelują o to, żeby żeby biznesy szwedzkie nie funkcjonowały w krajach muzułmańskich przez to, co się działo w Sztokholmie w ostatnich 2-3 tygodniach. Tutaj, a powracając jeszcze do tematu USA-Turcja, to myślę, że przez najbliższe 3-4 miesiące dalej Szwecja będzie tym takim przysłowiowym małym graczem, który będzie dostawał, bo Turcja moim zdaniem nie zmieni swoich żądań, USA będzie napierało. Taka też rola USA od rozpoczęcia inwazji rosyjskiej na Ukrainie. I Szwedzi naprawdę mają bardzo ciężką drogę do NATO. Finowie tym bardziej, bo jeśli to Szwecja dostaje obuchem w tych relacjach, to co dopiero Finlandia. No to na koniec jeszcze, Mateusz, moje pytanie właśnie, bo przynajmniej nawet śledząc twój profil, na który oczywiście wszystkich państwa zapraszamy, co z postawą Finlandii? Bo na początku przynajmniej można było to tak zaobserwować, nawet po artykułach medialnych, stanowisko było jasne, wkraczamy do NATO, ale tylko ze Szwecją. Teraz kolejne artykuły fińskiej prasy, że jednak Finlandia może porzucić, w cudzysłowie, Szwecję na rzecz szybszego wstąpienia struktury sojuszu. Jak najbardziej było to rozważane już nawet w 2020 roku, w listopadzie mieliśmy takie doniesienia medialne, że Finlandia szykuje się do tego, żeby stworzyć pewien plan B, gdyby Szwecji się nie powiodło do końca 2023 roku wejść razem z Finlandią do NATO, to Finowie mogliby otworzyć sobie ścieżkę samotną ścieżkę akcesji do NATO, jednakże cały czas, o ile doniesienia medialne mówią o tym, że jest taka ścieżka możliwa, to sami rządzący Finlandią zaprzeczają temu i mówią, że co by się nie działo, jeśli weszliśmy do NATO, jeśli złożyliśmy akcesję do NATO, tak samo wejdziemy do NATO ze Szwecją. Mateusz, czyli w twoich przewidywaniach w tym roku Szwecję zobaczymy w strukturach sojuszu, czy jednak to będzie
znacznie dłuższy proces. Moim zdaniem będzie to znacznie dłuższy proces. Oczywiście ten pozytywny aspekt mówi o tym, że na jesieni możemy zobaczyć Szwecję wraz z Finlandią w NATO, ale ja jestem za tym, że jednak to będzie dość dłuższy proces i jeśli już, to w perspektywie roku, dwóch lat w tej atmosferze i w tej sytuacji. Mateuszu, bardzo Ci serdecznie dziękuję za ten wywiad. Państwa odsyłam oczywiście na profil Polityka po nordycku, gdzie znajdą Państwo masę informacji dotyczącej polityki w Szwecji, Finlandii czy w Norwegii. Mateuszu, dziękuję Ci za poświęcony czas. Jesteś u nas po raz pierwszy, mam nadzieję, że nie po raz ostatni. I Państwa zachęcamy do subskrybowania kanału WarNews.pl. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Mateusz, bardzo Ci serdecznie dziękuję.